Czy masz świadomość? Dzięki nowym technikom inżynierii genetycznej, takim jak CRISPR-Cas9, w ostatnich latach opracowano tak zwane napędy genowe, które umożliwiają ludziom rozprzestrzenianie nowych genów w genomie dzikich populacji zwierząt. Napędy genowe wymuszają dziedziczenie nowo wprowadzonych genów przez całe potomstwo, nawet jeżeli zmniejsza to szanse gatunku na przeżycie. W ekstremalnym przypadku napęd genowy może spowodować całkowite wyginięcie danego gatunku lub zastąpienie dzikich populacji organizmami zmodyfikowanymi genetycznie. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment raportu Organizmy z napędem genowym, nowy wymiar inżynierii genetycznej, raportu, który ukazał się w Polsce nakładem Instytutu Spraw Obywatelskich w ramach kampanii Obywatelskie chce wiedzieć, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest tłumaczka tego raportu, pani Aleksandra Sonia Priwiezięcew, prezes Fundacji Rolniczej Różnorodności Biologicznej Agri Natura. Dzień dobry pani Aleksandro. Witam serdecznie, dzień dobry. Pani Aleksandro, co zrobiło na Pani największe wrażenie przy lekturze raportu Organizmy z napędem genowym? Myślę, że dwie rzeczy. Po pierwsze, ja zajmowałam się jakby tematem genetycznie modyfikowanych organizmów jako, że tak powiem, osoba działająca w organizacjach obywatelskich już w roku 2010-2012, więc wydawało mi się, że sporo wiem na ten temat. A tutaj okazało się, że powstaje coś, że coś już jest nawet od wielu lat, a my o tym kompletnie nie wiemy. Szeroka publiczność nie ma pojęcia, że taka technologia jest i że naprawdę są na szeroką skalę badania prowadzone nad tym i że są już patenty związane z zastosowaniem tej technologii. To po pierwsze, ale tak naprawdę druga sprawa i to jest chyba najważniejsze, że większość zastosowań napędów genowych ma na celu po prostu eksterminację danego gatunku. Wydawało mi się, że tak powiem, jako ludzkość dojrzeliśmy już do zrozumienia, że eksterminacja jakiegoś gatunku, jak to już za czasów Mao z wróblami próbowano zrobić, zawsze ma bardzo niedobre skutki, ponieważ powoduje na przykład mnożenie się innych gatunków, równie lub bardziej szkodliwych. A tutaj okazuje się, że naprawdę naukowcy, czy też może raczej duże firmy lub takie organizacje jak Amerykańska Agencja Obrony prowadzą naprawdę szeroko zakrojone prace nad właśnie tego typu zastosowaniami. No właśnie, a to jak już pani do tych wróbli nawiązała, dla tych, którzy nie wiedzą, co tam się wtedy działo, że to akurat pani takie skojarzenia miała? No tak, to jest takie moje najprostsze skojarzenie jeszcze z lekcji historii, bodajże z podstawówki. Ja akurat chodziłam do podstawówki we Francji, więc nie wiem, czy to był dokładnie ten sam program, co w Polsce, ale w Chinach w czasach, że tak powiem, kwitnącego komunizmu stwierdzono, że wróble są szkodnikami i była ogromna kampania, nie powiem dokładnie, który to był rok, ale można to łatwo odnaleźć, czyli jeszcze, tak jak mówię, czasy głębokiego komunizmu i zarządzono eksterminację wszystkich wróbli, czyli wszyscy Chińczycy chodzili i tłukli wróble, nie pozwalali im nigdzie siadać. Było to na tyle skuteczne, że spowodowało ogromną plagę. Już nie pamiętam dokładnie jakich owadów, coś pomiędzy szarańczą a czymś innym, która zjadła im większość zapasów. To tak w dużym skrócie. No bo rozumiem, że te wróble żywiły się tymi owadami, ale jak ich zabrakło, to po prostu nie było. Dokładnie. Okazało się, że jakby za szkodnika uważano wróble, ale był drugi szkodnik, który był dużo groźniejszy od wróbli, a który jakby nie został zidentyfikowany w tej całej idei politycznej. I mam poczucie, że napędy genowe i jakby planowane zastosowania
to jest troszeczkę to samo. Oczywiście porozmawiamy potem o tym, jak one działają, ale generalnie, tak jak mówię, większość zastosowań ma polegać na tym, że dany gatunek uważany za szkodnika, ponieważ, no, że tak powiem, testy są przeprowadzane na przykład na muszkach owocówkach, na komarach, na jakichś innych szkodnikach rolniczych, często to są owady, więc dany gatunek ma zostać zlikwidowany zupełnie, czyli ma po prostu wyginąć. No właśnie, no, myślę, że ten przykład z wróblami jest bardzo dobry, bo my, przynajmniej mam nadzieję, że starsza część naszych słuchaczy go jak gdzieś tam kojarzy, czy on jest zakorzeniony w naszej świadomości. Natomiast tutaj pani też wspomniała o tym, że jakiś gatunek, który jest szkodnikiem. Ja z kolei, nie wiem czy poprawnie, ale na różnego rodzaju warsztatach związanych z bioróżnorodnością, szczególnie przeprowadzanych przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot z Bielska Białej, no, słyszałem, że nie ma czegoś takiego jak chwasty czy szkodniki, bo to jest tylko takie ludzkie podejście do ekosystemów. Dokładnie, ja się absolutnie z tym zgodzę, dlatego raczej bym powiedziała, że gatunek uważany za szkodnika, a nie gatunek będący szkodnikiem, tak naprawdę bardzo często to są, no, przykładowo jakieś owady czy inne stworzenia, które się rozmnożyły właśnie dlatego, że już przedtem bioróżnorodność wokół została mocno zaburzona, tak? Czyli, no, zaburzona wiem, przez nas ludzi. Przez nas, dokładnie, przez nas ludzi. Czyli na przykład mnożą się myszy, bo nie mamy gatunków, które jedzą myszy, tak? Czyli przykładowo, nie wiem, no, bocianów. U nas akurat bociany są, ale w zasadzie w Europie Zachodniej już ich nie ma. Więc zawsze to zbytnie namnożenie się jakiegoś gatunku wynika z tego, że już zlikwidowaliśmy jakieś inne gatunki, które utrzymywały go w ryzach. Więc jakby idea, że idziemy dalej, robimy te same błędy, czyli dalej likwidujemy, nie wiemy, co w związku z tym się namnoży i jak bardzo nam zaszkodzi, ponieważ tak naprawdę nie znamy całości działania ekosystemów, to są bardzo złożone sprawy i tylko może się nam wydawać, że naukowcy już wszystko wiedzą, ale naprawdę tak nie jest. Więc jakby mam poczucie, że idziemy w kierunku powtarzania tych samych błędów, tak? Czyli przez to, że już zmniejszyliśmy bioróżnorodność, mamy problemy z tak zwanymi szkodnikami, z gatunkami inwazyjnymi, też zresztą z patogenami, z chorobami, z bakteriami, z wirusami. Natomiast w związku z tym, zamiast się zastanowić, co robimy nie tak, robimy dalej to samo, jeszcze bardziej nie tak. Czyli chcemy dalej zmniejszać bioróżnorodność. No właśnie, pani Aleksandro, na czym polega ta technologia z napędów genowych? Znaczy tak, ja oczywiście nie jestem naukowcem, genetykiem, więc tak bardzo w szczegółach nie odpowiem na to pytanie, ale może... Bardzo dobrze, bo większość naszych słuchaczy nie była w stanie zrozumieć prawdopodobnie. Ale może tak, może najważniejsze jest, jak to działa, tak, a nie technicznie, tak, co trzeba zrobić, tak, żeby to działało. To jest po prostu technologia, która zmienia jakby kod genetyczny danego stworzenia poprzez na przykład wycięcie części genów lub wprowadzenie innych genów lub wprowadzenie sztucznych sekwencji genów, ale to jakby już było że tak powiem, w starych technologiach GMO. Natomiast to, co jest nowe w napędach genetycznych, to jest wymuszone dziedziczenie. Czyli ta zmiana genetyczna, która jest sztucznie wprowadzona, jest tak zrobiona, że całe potomstwo tego zmodyfikowanego stworzenia dziedziczy tą zmianę i, że tak powiem, to jest bez końca, czyli jakby rozprzestrzenia się potem na cały gatunek, tak? I nie wiemy tak naprawdę, jak to zatrzymać, jeżeli to zadziała zgodnie z planem. Natomiast jakby w naturze geny nie są zawsze dziedziczone przez całe potomstwo, tak? Doskonale o tym wiemy. No,
nawet na przykładzie ludzi, tak? Nie wszystkie dzieci mają włosy koloru matki czy koloru ojca, czasami mają inne. Generalnie prawo, że tak powiem, statystyka naturalna jest taka, że połowa genów, znaczy połowa potomstwa dziedziczy dany gen. No to jest taka pewna losowość. I oprócz tej losowości jest też coś takiego jak, że tak powiem, prawo natury, które sprawia, że większą szansę na dziedziczenie mają te geny, które sprzyjają przetrwaniu danego gatunku. Natomiast napędy genowe jakby zupełnie niszczą te dwie zasady, czyli po pierwsze mamy, że całe potomstwo dziedziczy dany gen, daną modyfikację genetyczną, a po drugie, nawet jeżeli ta modyfikacja genetyczna jest bardzo niekorzystna, a wręcz spowoduje wyginięcie gatunku, to i tak jest dziedziczona. Więc to jest ta główna zmiana. Jakieś przykłady tutaj z życia, co tu się może dziać? Tak, ponieważ no oczywiście są, tak jak mówię, patenty. Główne prace dotyczą właśnie eksterminacji, czyli na przykład wprowadzenia genów sterylności albo innych metod, aby dany gatunek przestał się rozmnażać. Kiedy mówię innych metod, to znaczy niekoniecznie to jest gen sterylności. Na przykład też wpadli na taki pomysł, żeby całe potomstwo było męskie. Czyli nagle przestają się wykluwać samiczki, komarzyce i mamy same komary, więc po paru pokoleniach założenie, że komarów już nie będzie. Tak, inny pomysł na eksterminację, że komar produkuje zarówno truciznę, że tak powiem, ta trucizna jest dziedziczona przez całe, znaczy pojawia się w jajkach wszystkich, tak, jakby całego potomstwa. Natomiast jednocześnie jest wprowadzony sztuczny gen antidotum. Ten gen antidotum jest dziedziczony przez połowę potomstwa, więc tylko połowa potomstwa ma prawo przetrwać. Czyli idea jest taka, że redukujemy populację jakiegoś rodzaju komarów, bo kiedy mówię komary, to jest tak ogólnie, ale to oczywiście są badania na konkretnych gatunkach, o połowę. Jakby różne metody, ale generalnie zmierzające do tego, że dany gatunek po prostu przestanie istnieć. Oczywiście są też inne badania, natomiast to jest taki najbardziej przejrzysty przykład. A co z tymi komarami? Jest nie tak, że się tak uwzięliśmy na nie? No to jest ciekawe, tak naprawdę nie wiemy. Wiemy tylko, że jakby świetnym pretekstem do uderzenia w komary jest malaria. Tak? No bo malaria rzeczywiście jest problemem, jest przenoszona przez komary w wielu krajach. No i na szczęście w Polsce jeszcze tego problemu nie mamy. To są na ogół kraje biedne, tak, Afryka. Więc kraje, gdzie być może, nie wiem, tutaj to jest jakieś moje domysły, może łatwiej jest pewne eksperymenty przeprowadzać. No w każdym razie jest cała duża organizacja, która nazywa się Target Malaria. Jest to w dużej mierze finansowane przez fundację Melindy i Billa Gatesów. I jakby cały czas tam pretekstem robienia tych eksperymentów na komarach jest to, że będziemy zwalczać malarię. Co za tym stoi tak naprawdę, możemy tylko się domyślać. Tak czy inaczej, na razie teoretycznie nie były jeszcze wypuszczone komary z napędem genowym. Na razie tylko są takie plany i na razie nie zostało to, no przynajmniej z tego co wiemy, nie zostało to oficjalnie zrobione. Natomiast były już eksperymenty z komarami modyfikowanymi genetycznie bez napędu genowego, czyli właśnie takimi, gdzie nie całe potomstwo dziedziczyło pewne cechy. Mhm. A jednocześnie rozumiem, że są metody no, inne niż biotechnologiczne, które mogą zapobiegać tej malarii, ale ich z różnych względów się nie stosuje, tak? Oczywiście, znaczy stosuje się jedno, bo to jakby gdyby nie to, to pewnie byłoby jeszcze gorzej niż jest, bo jednak te eksperymenty z komarami nie zostały na dużą skalę przeprowadzone. Dodatkowo zauważono, że na przykład redukując znacząco, ponieważ tak jak mówię, my mówimy komary, ale tych komarów jest dużo różnych gatunków, więc mamy też taki przypadek opisany w tym raporcie, że
w jakimś miejscu udało się mocno zredukować populację danego gatunku komara, ale w związku z tym pojawiło się dużo więcej drugiego gatunku komara, który był jeszcze bardziej zaraźliwy. To jest dokładnie tym przykładem, o którym mówiliśmy. Natomiast oczywiście tak jak przy wszystkich, że tak powiem, tego typu problemach są inne metody. No, ja akurat też nie jestem specjalistą od malarii. Natomiast problem jest taki, że gdyby rzeczywiście wypuścić te komary z napędem genowym, gdyby to rzeczywiście zadziałało i nagle po prostu komarów by nie było, to mamy zupełnie nieprzewidywalne skutki na poziomie ekosystemu, ponieważ komar oprócz tego, że nas gryzie, ma jakby całe stadium rozwoju, tak, od jajka poprzez larwę i tak dalej, i jest pożywieniem dla bardzo wielu, wielu innych organizmów, dla ptaków, dla ryb, dla żab, dla ważek. Więc tak naprawdę, gdybyśmy już nie mieli komarów, mogłoby być bardzo źle. Oczywiście tego nie wiemy, bo jeszcze całe szczęście nie zostało to zrobione. Ale mogłoby być tak, że mielibyśmy dużo mniej ryb, dużo mniej ptaków, więc jest to jedno z takich oczywistych zagrożeń w tym przypadku. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A w tym fragmencie z raportu, który przeczytałem na wstępie, pojawia się też technika inżynierii genetycznej CRISPR-Cas9, która umożliwiła w ogóle opracowanie tych napędów genowych, o których pani powiedziała. O co chodzi z tym CRISPR-Cas9? Znaczy, tu też odpowiem w dużym skrócie, bo pewnie w jakimś uproszczeniu, ale generalnie to są takie jakby nożyce genetyczne oparte na działaniu enzymów, czyli które jakby chemicznie przecinają genom, tak? Czyli one, jakby zastosowanie tego CRISPR-Cas9, to jest głównie działanie pewnego enzymu, który pozwala przecinać genom i w związku z tym wstawiać w wybrane miejsce, podobno w miarę dokładnie wybrane, ale to też są różne jakby naukowe badania na temat tego, czy to jest naprawdę tak dokładne, jak chcieliby, żeby to było. W każdym razie wycinać sekwencje genomu, wstawiać inne geny, czyli jakby takie narzędzie, które umożliwia dużo bardziej precyzyjną edycję genomu niż to, co było możliwe przy tak zwanych starych technologiach GMO. A kto straci, jak to zyska na wdrożeniu tych technologii, o których rozmawiamy? No cóż, ja mam nadzieję, że one w ogóle nie zostaną wdrożone. A dlaczego? Bo opieram się na tym, co się stało, że tak powiem, ze starymi GMO, a to są generalnie te same firmy, które próbują opatentować nowe technologie i tak naprawdę całe GMO, które do tej pory mamy na rynku, tak, bo różne rzeczy mogą być w laboratoriach, natomiast mówimy o tym, co miało do tej pory zastosowanie rzeczywiście w praktyce, to są przede wszystkim rośliny uprawne, tak, typu soja, kukurydza, w przypadku których modyfikacja polega na tym, że po prostu one wchłaniają pestycydy. Tak? Czyli w przeciwieństwie do tego, co mówi się nam czasami w mediach, bądź co mówią zwolennicy GMO, nie są to rośliny bardziej odporne na suszę, nie są one bardziej wydajne, nie są tańsze, nie są zdrowsze. Przede wszystkim i nie powodują mniejszego zużycia pestycydów, wręcz odwrotnie. Są to rośliny, które stają się odporne na pestycydy, które je wchłaniają i mają je w sobie, a mimo to są w stanie jakby przeżyć. W związku z tym te pestycydy też potem mamy w naszej żywności. I to jest główne komercyjne zastosowanie GMO do tej pory. Czy zastosowanie nowego GMO mogłoby być, że tak powiem, bardziej korzystne dla ludzi, a nie tylko dla firm, które jakby są w stanie opracować patenty i produkować i sprzedawać pestycydy i produkować i sprzedawać
nasiona. No to jest bardzo wątpliwe, bo tak jak mówię, to są te same firmy. Część zresztą badań nad tymi nowymi modyfikacjami genetycznymi polega właśnie na odwróceniu nabytej odporności na pestycydy, czyli powiedzmy, że mamy przy stosowaniu starych technologii GMO rośliny, które już nie reagują na pestycydy. Część prac polega na tym, żeby odwrócić to, czyli móc znowu stosować te same lub więcej tych samych pestycydów. Czyli cały czas nie widzę jakby korzyści ani dla przeciętnego obywatela, ani dla rolnika. Jeśli chodzi o, że tak powiem, eksterminację tak zwanych szkodników, no to już powiedzieliśmy o tym, jakie wydają się ogromne zagrożenia z tym związane. Pamiętajmy też, że teoretycznie taki napęd genowy, nie da się tego zatrzymać. Oczywiście też reakcja przyrody jest nieprzewidywalna, więc jakby tu tak naprawdę nie ma do końca gwarancji, co się stanie. Ale jakby jeżeli wszystko zadziała tak, jak przewidują, no to po prostu taki napęd się rozmnaża, aż cały gatunek staje się zmodyfikowany i już nie da się tego odwrócić. Więc naprawdę ja nie widzę żadnych korzyści dla przeciętnych obywateli. Cały czas mamy element, kto jest właścicielem tej technologii, kto zamierza ją stosować. To znowu są jakieś zastosowania, które miałyby sens przy wielkich monokulturach, przy totalnym niszczeniu bioróżnorodności, więc jakby przy propagowaniu na przykład takiego modelu rolnictwa, który wiemy, że jest wybitnie szkodliwy, tak? Wybitnie szkodliwy po prostu. No tutaj w tym raporcie jest taki rozdział organizmy z napędem genowym jako broń biologiczna. I tutaj czytamy, pomimo tych wyzwań, amerykańska Wojskowa Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony, tak zwana DARPA, jest jednym z największych fundatorów badań nad napędem genowym i jest zaangażowana finansowo w prawie każdy projekt badawczy związany z napędami genowymi. Dokładnie, no i to już jest to, co powinno nas bardzo zastanawiać, tak, wręcz, że tak powiem, taki alarmowy dzwonek, ja słyszę, jak to słyszę, no bo projekty obrony, czyli generalnie jest to, w zasadzie nie widzę zastosowań innych niż właśnie jako broń biologiczna poprzez eksterminację, nie wiem, danego gatunku i to może być gatunek szkodliwy, może być gatunek pożyteczny, tak? A może być, no, wyobraźnia nie zna granic, tak? Czyli ja rozumiem, że wojsko jakiegoś państwa może użyć tych napędów genowych do tego, żeby wyeliminować ważne, pożyteczne owady dla rolnictwa w państwie, z którym prowadzi wojnę. Na przykład. Na przykład. Oczywiście są prace nad owadami, są prace nad roślinami, prawdopodobnie nad zwierzętami, chociaż o tym mniej wiemy, więc nie wiemy jakby, jakie są granice tutaj. Ale no same owady są jakby kluczowym elementem. Nie wiem, chociażby pszczoły, tak? Mamy dzisiaj już problem z pszczołami, a co jeśli ktoś by stwierdził, że może sobie w ogóle wyeliminuje pszczoły w kraju obok na przykład. Jasne. A jaka jest sytuacja, że tak powiem, prawna tego całego, tych technologii? Na ile tutaj nas, obywateli, Polki, Polaków, chroni prawo, chroni chronią jakieś regulacje? Tak, no to jest bardzo ciekawe, ponieważ do tej pory zarówno w Unii Europejskiej, a nawet jeszcze bardziej w Polsce mieliśmy całkiem niezłe prawo regulujące kwestie właśnie GMO, czyli na przykład w Polsce nie można wysiewać roślin GMO, w Unii Europejskiej są różne, nazwijmy to, obostrzenia, które dotyczą tego, między innymi to, że no, powinno być oznakowane i tak dalej. Oczywiście to jest sytuacja w Europie, bo w Stanach Zjednoczonych użycie jest dużo bardziej powszechne. Natomiast dokładnie mniej więcej 2-3 lata temu, czyli jakoś tak mniej więcej, kiedy się zaczęła pandemia, okazało się, że Komisja Europejska ciężko pracuje nad planem
deregulacji nowych GMO, czyli właśnie zniesienia wszystkich tych barier prawnych wobec tych nowych technologii GMO, tak? Czyli my chcielibyśmy, żeby one były traktowane w Europie tak samo jak stare technologie GMO, czyli żebyśmy wiedzieli, najchętniej, żeby nie były, że tak powiem, wysiewane czy stosowane w przyrodzie, a przynajmniej nie dopóki jest jakaś wątpliwość co do skutków. Po drugie, jeżeli na przykład pożywienie czy pasze zawierają tego typu produkty, żebyśmy byli o tym poinformowani i mieli wybór. Natomiast Komisja Europejska pod presją właśnie różnych dużych firm czy instytucji ma bardzo wyraźny plan, żeby takie ograniczenia znieść i trochę na wzór Stanów Zjednoczonych, a może nawet bardziej. No i to jest ciekawe, że jakby prace nad tym trwały głównie teraz przez ostatnie 2 lata i prawdopodobnie będą dążyć do tego, aby w ciągu kolejnych 2 lat do tego doprowadzić. No cóż, ja byłam zaangażowana w ruch, że tak powiem, no może nie tyle przeciw GMO, ale właśnie regulowania, informowania obywateli już w latach 2010-2012. Wydawało nam się, że jakby wygraliśmy wojnę. Okazało się, że to była tylko bitwa, bo tutaj wraca to, że tak powiem, na tapetę. Z takim pretekstem, że ponieważ to są nowe technologie, no to one w zasadzie nie są takie jak te stare, więc może jakby zupełnie je potraktować tak zupełnie lekko. Mm-hmm. Tymczasem według nas są one dużo bardziej niebezpieczne od tych starych. A czego powinniśmy się domagać od polityków w temacie napędów genowych jako obywatele, konsumenci? Znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o nowe technologie GMO, czyli tą edycję genów, ale nawet zanim jeszcze jest to napęd genowy, to powinniśmy się domagać przynajmniej utrzymania tych samych praw, obostrzeń, jakby nadzoru, które miało miejsce przy starych technologiach GMO. Natomiast jeżeli chodzi o same napędy genowe, czyli właśnie taką możliwość nieskończonego dziedziczenia i rozprzestrzeniania się w środowisku bez żadnych aktualnie technicznych możliwości, żeby to zatrzymać, to dopóki tak jest, powinniśmy się domagać zupełnego moratorium na jakiekolwiek próby, że tak powiem, które groziłyby wydostaniem się do środowiska. Mhm. No właśnie, tutaj na zakończenie mogę Państwa zachęcić do tego, do lektury raportu dla tych, którzy są ciekawi i zaciekawiła ich ta rozmowa i chcieliby pogłębić tutaj swoją wiedzę. Raport jest dostępny na stronach Instytutu Spraw Obywatelskich, a też tych, którzy chcieliby wyjść poza też czytanie, zachęcam do wysłania do nas maila na biuro@instytut.loc.pl. Wszystkie osoby, które chciałyby poświęcić swój czas na to, żeby włączyć się w kampanię związaną z nowymi GMO, a właściwie kampanię przeciwko nowym GMO, bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Aleksandra Sonia Priwiezięcew, prezes Fundacji Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura. Dziękuję bardzo pani Aleksandro za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, w każdy wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!